Hello, and welcome back to Witcher 2. There's something green over here, so I would like to talk to whoever you are. Wilmus Bartok? Witam w moim skromnym sklepie. What do you deal in? Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia, kuchni, medycyny, rytuałów. Czego tylko dusza zapragnie. Are you sniffing some of your stuff? Ooh, from us. Unfortunately, I cannot offer anything. All right, of all. Please. Thank you. There's that again, and I wanna... Midaete, or Midsummer, is the day of the summer solstice and marks the beginning of the first month of summer in the Elven solar calendar. Elves believe that all things under the sun occur in cycles. After Midaete, the days grow shorter and the dying commences to last until the winter solstice. Summer shrines erected on this day give praise to sun and life, while acknowledging death's certainty. Spells that protect living things and draw power from the sun's heat are particularly strong near these shrines. Witchers use them to bless crops and summon fire. Even godless witchers bow before summer shrines to augment the intensity of the signs. Okay, this is simple sword that's better than what I have right now. Worn gloves. It's the same. Wait. Trousers. Leather jacket. That's actually better. And then I believe that's better what we have. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Tablica z ogłoszeniami. Mm-hmm. Może jest coś ciekawego. Oh my god. Entrega contract. Faced with the insolence and bestial menace of the creatures known as Entregas and concerned for the people, Commandant Bernard Loredo has decided to pose a bounty for the extermination of these creatures. The brave soul who permanently rids the area of the stealth will receive a generous reward from the hands of Louis Mertz and will be listed in the town chronicles as the true hero of Flotsam. Louis Mertz, town chancellor. Okay. Necker contract. It is hereby announced that Commandant Bernard Loredo has posted a generous bounty for the extermination blah 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 of the Neckers in the vicinity of the trading post. These monsters must be eliminated once and for all. The one to accept this job and successfully complete it will be rewarded blah 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 blah, and a priest will be paid to conduct prayers in the hero's name for 28 days. Let it be known that the bandit Dmitri has repented and asked forgiveness for his heinous deeds. Commandant Loredo, known for his mercy, has absolved him of his offenses and accepted Dmitri back into society. Hereby, all our storms and bounties around Dimitri's head are lifted. The authorities seek a brave soul to kill the degenerate troll lurking near the Iron Bridge at the Aedernian border. The beast may be defeated by enemies just as long as it is defeated. The troll slayer will be generously rewarded, blah blah blah. Okay. Full range of barbershop services on offer, including beard shearing, clothes shaves, bloodletting, popping and draining of boils, and haircuts, all at affordable prices. Teeth extracted by the smith across the way. Combs him in my bookshop. Peruse all tomes while you wait. Ooh, that sounds interesting. Yeah, I wanted to go in. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące.
ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. What's with the wedding, Zoltan? Co się stało? Breckenridgeowie zerwali zaręczyny, bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wezimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridgeowów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Have you joined the Skojatel, Zoltan? Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel! And Dandelion, since when have you worked for Roche? Pracujesz dla Roche'a? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguję sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Tris, tell us what happened after I was arrested. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Was there any resolution? Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej.
Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. No mages around to cool things down. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Okej, to dosyć tego politykowania. About the king. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. That's the thing we read about last time. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, co skał mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Tell me about the monster. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie. Ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście. A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie. You need to get Sosek out of here. Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. Racja, dość już zmitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się. Co jest? Już myślałem, że będzie bitka. Stul pysk. Idziemy. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Go, siu. Tris. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy.
wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. I think those two like each other. There's something blue in here. Like in the water. Can I? Nope. It's so dark in here. But I don't want to use our cat. That is, if we have any. Well, that's better. Come on. No, nothing. Okay, maybe later. Wait. Oh. I thought I saw a chest, but now I don't want to go. Thank you. It doesn't always work. Okay, talk to the merchants on the waterfront. You guys? You don't look like merchant. Mokro. Złapałem splina. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Złapałem splina. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Okej. Okay. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. I don't trust you. Not one bit. I actually have to go up there. Złapałem splina. You all say the same thing. Also, path is locked. Give me this. Because it sounds cool. But a thing that I will never use. Okay. Złapałem splina. So we can only see one quest at a time. Hi. Witam w moim skromnym sklepie. I need a certain formula. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. If you don't mind. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał. Ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak.
Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. If I don't get that formula immediately... Policzę teraz do pięciu. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. Raz. Dwa. Chwila. Może się jednak dogadamy. Trzy. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Thank you. Can I check it? Nope. What a shame. Wiem, co z ciebie za ziółko. And the other guy will probably sell it. We'll use it. I mean, he's not that kind of good soul to care about other people. Probably wants it for himself. Mokro. There you go. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Yep. Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Okej. Oh, and stop training. It's bright. Jesteś wolna? Nie. At least there's no motion, but I think I turn it off. Why game makers think that motion blur is a good thing? It never is. I don't know, it can make you sick. Can we read that? Attention, monsters. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Am I afraid of Sile? Kiedy spotkaliśmy Sile, zbladłaś. Wydawało ci się. If you don't want to talk to... Dobrze, już dobrze. Sam dowiem się czegoś więcej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. But I wanted to talk to the other guy. Wait, give me a second. Po co mu dwa miecze? Gubi je czy co? Hi. No. Can I go in? Hmm? I don't want to talk to you, I want to go inside. Damn it. Oh, it worked. Oho, wiedźmi! Macie jakieś zajęcie dla wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Why? Okay, but I'm looking for a will. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodzikę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. The old man? Masz na myśli Kairana. Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią użerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadędławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalna gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. Okej. A jakieś... Na starucha ruszaj! Okej, what sorcerer? Jaką czarodziejkę? Triss Merigold? Pani Sheila de Tancarville. Znaczna persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać, czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się, jak chcecie ją ubiec. Okej, thank you. You've been strangely useful. Po co mu dwa miecze? Can I gubi je, czy co? Check the other.
contract, indecent proposal. That's not the right thing. Troll assassin Kairan. No. Oh. You wanted to wait. Let's go to something that we have to do to give him the answers. We the scholar from the Harbor wanted to test his autism in his laboratory and agreed to meet the Witcher on the market side of the gate. Oh, so we have to go back in. My bad. Sometimes I can be oblivious to obvious things. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. What? Witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w Wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Okej. Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No, nie przesadzaj. Cool. Did I get this strange? No. They gave me nothing. Okay. Wait. Maybe I'm supposed to hold them? No, I'm not gonna steal. I saw him coming in here. Okay, never mind. Market, please. No, ładne porządki tu. Town Square. Niepewne pytanie. Co taki Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzyb? Chwała Melitele. Where's the guy? Nate. Track the quest and I won't track the other one. Okay. Different gate. Although there's only one. Oh. You gotowy? Look like a tree. Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Okay. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Oh, that's cool. Moja pracownia jest tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Really? I told you it's no good. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blainheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blainheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki.
Yes? Wspaniale. Legalny fistech. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda. W pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Can I kill you? No. Gdybym nie wiedział, że Blenheim był jednym z przywódców Salamandry, pewnie bym się zgodził. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. They took my... okay. There was this one... nope. There was this one... Mate. Thing is, I don't remember which was... which... the sign was for what? That's not it. Art, no. Your turn? I cannot. Okay. I cannot even lock. That's not it. Ickley, no, Quen, no, Axie? Now we have to wait. Okay. What was that? Step on him. So it only makes my screen. Let's wait until dusk. Right, look. Take me. You really cannot push your hand through. There's nothing in here we can interact with. I'm stupid. Not Igni, Art. Oh, kurwa. Yeah. Oh, kurwa. Really? Yeah. Yeah. Really? For some reason he cannot... he would not... dodge. Why? I don't know. Oh well. I guess this is a good place and smart as well. Since now I know what to do. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!